Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii pobrzmiewa nuta eschatologii. Ponieważ żyjemy w czasach eschatologicznych, dlatego fragment ten jest aktualny i dziś. Dzień paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa w dniu ostatecznym, jest dniem żniwa, dniem, w którym świat zostanie zrzęty. Dobrzy ludzie zostaną zebrani w Królestwie Niebieskim, a źli ludzie zostaną związani w snopy i wrzuceni w ogień piekielny. Dzień ostateczny jest częstym tematem malarskim. Artyści przedstawiają żniwiarzy jako aniołów dobrych i złych. Aniołowie Boży zbierają ludzi dobrych do Królestwa Boga, a demony zbierają ludzi złych do Królestwa Śmierci. Każdy zbiera plon taki, jaki sam posiał. Sceny te przejmują grozą. Ale nie wolno nam zapomnieć, że dzień ten kiedyś nastanie. Dziś warto pytać się, kto upomni się o moją duszę. Aniołowie Boży czy demony? Czy jestem gotów na żniwa, o których mowa w dzisiejszej Ewangelii? Wiemy, że Bóg jest cierpliwy, ale wiemy również, że na wszystko jest wyznaczona odpowiednia pora. Dziś mamy zrobić rachunek sumienia z naszej gotowości na paruzję. Mamy przyjrzeć się naszemu własnemu życiu i zobaczyć, ile w nim dobra, a ile zła. Panie, dozwól nam zrozumieć, że chociaż pragniesz naszego zbawienia, nie możesz nas zbawić bez nas. Potrzebujesz nie tylko naszej zgody, ale i współpracy w dziele zbawienia naszego i całego świata. Użyźnij nasze serca rosą Twojego Ducha, aby ziarno Twojego Słowa wydało plon obfity w naszym życiu i przyczyniło się do zwycięstwa dobra nad złem.